Cześć wszystkim. Witam na kanale. Dzisiaj przyjrzymy się niezwykłej liście filmów, które pomimo swojej jakości, popularności i wpływu na kino nie otrzymały żadnej nominacji do Oscara. Zadziwiające, że takie klasyki jak Hit czy Leon, Zawodowiec zostały pominięte przez Akademię, co tylko dowodzi, że czasami nawet najlepsze produkcje umykają uwadze. Dziś omówimy filmy, które zasługiwały na wyróżnienie, a jednak nigdy nie znalazły się w wyścigu po statuetkę. Zaczynamy. Pierwszy hit, 1995 rok. Na początek hit w reżyserii Michaela Manna, który stał się jednym z najbardziej ikonicznych filmów sensacyjnych wszechczasów. Dwie wielkie legendy, Al Pacino i Robert De Niro, spotkały się w epickim starciu które do dziś pozostaje wzorem dla współczesnych thrillerów akcji. Scena napadu na bank jest już częścią historii kina. Mimo tego film nie dostał ani jednej nominacji do Oscara. Zaskakujące, prawda. Wielu uważa, że zarówno Pacino, jak i de Niro zasługiwali na wyróżnienia za swoje role, nie wspominając już o niesamowitym montażu i reżyserii. Drugi Leon, Zawodowiec, 1994 rok. Kolejnym klasykiem, który został całkowicie pominięty przez Akademię, jest Leon, Zawodowiec. Ten kultowy film Luca Bessona to historia płatnego zabójcy Leona, Jeanne Reno i młodej dziewczyny Matyldy, Natalie Portman, której pomaga po tragicznej stracie rodziny. Reno stworzył jedną z najbardziej wyrazistych postaci w swojej karierze, a debiut Portman do dziś jest uznawany za jeden z najlepszych dziecięcych występów w historii kina. Pomimo to, film nie zdobył żadnych nominacji. Szkoda, bo zarówno aktorstwo, jak i reżyseria były godne uwagi. Trzecie Zou Diak, 2007 rok. David Fincher, mistrz dreszczowców, w 2007 roku dał nam rzodiąca film oparty na prawdziwej historii seryjnego mordercy, który terroryzował San Francisco w latach 60. i 70. Film z udziałem J.K. Gillenhalla, Marka Raphaelow i Roberta Downia Jr. charakteryzował się niesamowitą atmosferą napięcia i genialną reżyserią. Pomimo tych zalet, Zoodiak nie zdobył żadnych nominacji do Oscara, co pozostaje jedną z większych zagadek. Fincherowi udało się uchwycić klimat grozy i obsesji, a film wciąż jest doceniany przez krytyków. Czwarty Dzień Świstaka, 1993 rok. Dzień Świstaka w reżyserii Harolda Ramisa to komediowa perełka, która zyskała status filmu kultowego. Historia o tym, jak dziennikarz grany przez Billa Murraya utknął w pętli czasowej, z miejsca stała się hitem. Film balansował między komedią a filozoficznymi pytaniami o sens życia. Pomimo tego, Dzień Świstaka nie otrzymał żadnej nominacji do Oscara. Bill Murray stworzył tu jedną ze swoich najlepszych ról, a pomysł fabularny pozostaje do dziś wzorem dla wielu twórców. Piąci bracia, 2009 rok Bracia z 2009 roku w reżyserii Jimmy Sheridana to dramat wojenny opowiadający o trudnych relacjach w rodzinie po powrocie żołnierza z Afganistanu. W głównych rolach wystąpili Toby Maguire, Jake Gyllenhaal i Natalie Portman. Mimo znakomitych występów, szczególnie Magu Ir-A, który pokazuje swoją niepokojącą przemianę psychiczną, film nie zdobył żadnych nominacji. Szkoda bo fabuła i emocje w braciach zasługiwały na większe uznanie. Szóste Kill Bill 2003-2004 Jak to możliwe, że żaden z filmów Kill Bill Quentina Tarantino nie otrzymał nominacji do Oscara? Obie części, Kill Bill, Volume 1 i Volume 2, stały się kultowymi produkcjami. Ume Turman w roli Beatrix Kydoł stworzyła jedną z najbardziej niezapomnianych bohaterek w historii kina, a sama reżyseria i styl Tarantino były jedyne w swoim rodzaju. Mimo swojej popularności i innowacyjności, Akademia całkowicie pominęła te filmy. 7 500 Dni Miłości, 2009 rok. 500 Dni Miłości to jedna z najlepszych komedii romantycznych ostatnich lat opowiadająca historię miłości, która nie skończyła się happy endem. W rolach głównych wystąpili Joseph Gordon-Levitt i Zooey Deschanel, a film wyróżniał się oryginalnym podejściem do klasycznego tematu związku. Świetny scenariusz i niekonwencjonalna narracja sprawiły, że 500 dni miłości zdobyło rzesze fanów, ale niestety nie doczekało się nominacji do Oscara, co było dużym zaskoczeniem. Ósmy Scream 1996 rok? Na koniec mamy Scream, jeden z najważniejszych filmów grozy lat 90., który ożywił gatunek slashera. Wes Craven zaserwował widzom horror pełen napięcia, ale jednocześnie świadomy swoich klisz, co dodało mu świeżości. Mimo wielkiej popularności i tego, jak wpłynął na filmy grozy w późniejszych latach, Scream nie otrzymał żadnej nominacji do Oscara. Wydaje się, że akademia nie doceniła, jak ważny był ten film dla odrodzenia horroru w latach 90. 9 Edge of Tomorrow, 2014 rok. Edge of Tomorrow, znany w Polsce jako Na skraju jutra, to jeden z lepszych filmów science fiction ostatniej dekady z Tomem Cruise M. i Emily Blunt w rolach głównych. Akcja opiera się na powtarzającym się dniu w trakcie walki z obcymi. Co daje filmowi niesamowitą dynamikę i świeżość. Mimo świetnych recenzji, film nie zdobył żadnej nominacji do Oscara, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę zarówno efekty wizualne, jak i innowacyjny scenariusz. To by było na dzisiaj. Jak widać, nawet najlepsze filmy mogą zostać pominięte przez Akademię, co tylko potwierdza, że Oscary nie zawsze są ostatecznym wyznacznikiem jakości. Dajcie znać w komentarzach, które z tych filmów są Waszymi ulubionymi i jakie inne tytuły zasłużyły na Oscara, ale go nie dostały. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku!